Wracamy do gry po krótkiej przerwie. 17-16 dla startu Gdynia. Minimalne zwycięstwo, dużo nerwowości, dużo przestrzelonych rzutów. Chyba lekka dominacja startu na tablicach, szczególnie na tej atakowanej. Podobnie było w dniu wczorajszym, natomiast w dniu wczorajszym był inny wynik po pierwszej kwarcie. Wtedy Gdynianie prowadzili już 10 punktami. To była solidna zaliczka, aby kontynuować dobrą grę. Później niestety siadli kondycyjne i teraz kolejny błąd Adama Lisyckiego. Właściwie to był błąd Grześka Mordzaka. Niebezpieczne podanie na wysokości kolan. Lisycki nie miał szans ich opanować, nie miał szans go opanować. A więc błąd zdecydowanie w mojej ocenie zapisany playmakerowi startu Gdyni. Rewanż Piotra Kardasia też prawie skończył się stratą. Podanie było trudniejsze, bo w gąszcz wysokich rąk. Nieudany ten layup Donigiewicza. Szkoda, że nie skończyło się to naskokiem i normalnym rzutem. Przerwany kontratak przez Jakuba Zaleskiego. Kuba po raz pierwszy faulował w tym meczu, a więc póki co bezpieczna sytuacja. Malczyk kontra Podkowiński, no to zawodnicy o podobnej posturze. Malczyk może bardziej zbudowany, ale no jest takim zawodnikiem, od którego Emil powinien się dużo uczyć, czerpać to rzemiosło. Tymczasem kolejna trójka startu Gdynia. No szkoda, że nie w pierwsze tempo Artur Donigiewicz. Mówię szkoda, bo oddalibyś tą trójkę, ale oczywiście się cieszymy z kolejnego rzutu o deskę naszego rzucającego obrońcy. Adam Lisecki, rzut za dwa. Pchanie Emila Podkowińskiego. Tomasz Andrzejewski sugestywnie się wywrócił, bo nie sądzę, żeby ten faul był tak potężny. Niemniej no, sędziowie wychwycili błąd naszego zawodnika. Dwa przewinienia Rosy Radom w tym fragmencie gry, w tej kwarcie. Wraca do gry Marcin Kosiński i Hubert Kratkę, który ma wzmocnić strefę podkoszową naszego teamu. Niewiele by brakowało, zakończyłoby się to błędem 3 sekund Lisewskiego, a wcześniej przechwytem pomagającego chyba Kardasia, jeśli dobrze to zauważyłem. Trzecie przewinienie Rosy Radom, a więc bardzo szybko zbliżamy się do limitu fauli przypadających na każdą kwartę. Dobra penetracja Mordzaka. Ten pierwszy krok nie był tak dynamiczny jak ten drugi, który minął obrońców i spokojnym layupem doprowadza do wyniku 22-18 dla startu Gdynia. No, trudno tam podać do naszych zawodników. No taki delikatny kryzys naszych zawodników, muszą się pozbierać, muszą paść punkty, może teraz. No imponuje dzisiaj tempo gry startu Gdynia, mocno podkręcają, idą z piłką do przodu. Nie grają tak spokojnie ustawianej koszykówki jak w dniu wczorajszym. No dobry gwizdek. Teraz Mordzak nie wyskoczył zbyt wysoko, ale trzeba powiedzieć, że jego agresywna gra ma chyba spowodować przewinienia Kardasia, bo no bardzo ochoczo zabrał się do rzucania. Być może ta ostatnia penetracja mocno go podbudowała. No
No, dobre zbicie Kosińskiego, tam akcja 1 na 1, Maj kontra Liseski. No, Piotr Kardaś przestrzelił tym razem, a Emil Podkowiński. No, Adam Liseski niesamowicie postrzelił w dwóch dogodnych sytuacjach. Jakub Zaleski, który pokazał się tam w narożniku. Kolejna nieudana próba. No musimy rzucać, musimy wykorzystywać takie sytuacje z odrzutek. No teraz nasi zawodnicy zupełnie się pogubili. Wcześniej już błąd w zastawieniu i zderzenie Kosińskiego z Podkowińskim skończył się stratą zamiast pewnego przechwytu. Później zostaliśmy w jednej akcji rozklepani. No szkoda, że Emil nie zdecydował się rzutem o tablicę skończyć tej akcji. 24 do 18, a więc najwyższe prowadzenie startu Gdynia. I znowu mamy problemy z zastawieniem. No kolejna nieudana akcja. A ile w pierwszym fragmencie nieźle radziliśmy sobie na tablicach, to w teraz 26 do 18 dla startu Gdynia. Przy tym stanie no nie radzimy sobie ze zbiórkami. Może nie tak ze zbiórkami, jak z zastawieniem. Marcin Kosiński poprosił już o zmianę, mocno zmęczony. Trzy przewinienia Rosy. Odrzucenie do Malczyka, tam w narożnik boiska. No i zastawienie. Piotr Kardaś wymusił przewinienie Malczyka. Lekko poobijane, ale pokazuje, że wszystko jest ok. Kardaś to twardy zawodnik. 26 do 20 i myślę, że ten timeout przyda się po to, aby krzyknąć na zawodników, aby zaczęli się bić o te bezpańskie piłki, ale przede wszystkim o zastawienie, po którym straciliśmy kilka punktów. Myślę, że około 6-8 oczek, a przy stanie 26 do 20, no już widać, że ta zbiórka jest bardzo potrzebna. Gramy w lekkim osłabieniu. Michał Nikiel ma już trzy przewinienia, w związku z tym musi zostać oszczędzony na późniejszy etap gry. Te dwa nielegalne faule na zasłonach myślę, że odbiją się. Znaczy mam nadzieję, że nie odbiją mu się czkawką, ale no jest nad czym pomyśleć i w przyszłych meczach trzeba ten błąd wyeliminować. No, faulowaliśmy w tej kwarcie, przez te 15 minut, przepraszam, już 15 razy. Przepraszam, 10 razy. Start tymczasem faulował 7 razy. Także delikatna przewaga w tym elemencie startu. Oni mają większy komfort przy agresywnej obronie. Malczyk opiekuje się Arturem Donigiewiczem. Przewaga motoryki powinna być zdecydowanie po stronie. Zgodnie ze wskazaniem strzałki piłka dla Rosy Radom. No, po raz kolejny nie opanowaliśmy od razu tej piłki. Dobrze, że Maciek Maj zanurkował tam po nią i nie bał się nawiązać walki, jak to się mówi, w parterze z zawodnikami startu. 26 do 20, 4 minuty 40 sekund do zakończenia pierwszej połowy. O, dobra, kombinacyjna akcja zakończona blokiem. I faul Marcina Kosińskiego, który przerwał ten kontratak.
Wraca do gry Michał Nikiel. ...26-20. O, dobry przechwyt Kosińskiego. I miejmy nadzieję, że będą z tego punkty. Dokładnie tak. Najpierw dobra rotacja, dobrze Marcin przeczytał grę w obronie. I później no, ruszył w niesamowitym tempie do kontrataku. Marcin, Piotr Śmigielski kontra Michał Nikiel. Piąte przewinienie Rosa, więc przez te 4 minuty 10 sekund będziemy już karani rzutami osobistymi za nielegalną obronę. Karol Szpyrka przed szansą na pierwsze punkty w meczu. Z tego co kojarzę, w dniu wczorajszym 11 punktów. Tylko jedna asysta, nie najlepszy występ playmakera. Drugiego playmakera startu Gdyni. ...28-22, 6 punktów przewagi startu. Trochę ponad 4 minuty do zakończenia pierwszej połowy meczu. Sekundy do zakończenia tej akcji. No niestety, pierwszy błąd Rosy, przekroczenie czasu. Piotr Karda się udaje się na przymusowy odpoczynek. 28-22, nadal 6-punktowe prowadzenie startu. A musimy poprawić przede wszystkim grę w obronie. Zaczęło się od rozbicia przy zastawieniu. Później kilka nieskładnych akcji, ale generalnie w tym fragmencie źle wygląda. W tym fragmencie źle wygląda nasz atak pozycyjny. Michał Nikiel łapie czwarte przewinienie. No, nie najlepszy występ naszego środkowego, może czuć się mocno podirytowany. Ale niestety, no coś musi zmienić w swojej grze. Szybko tym razem wraca do gry Tomek Pisarczyk, który na pewno zastąpi Nikiela. Mateusz Kostrzewski i Grzegorz Mordzak już szykują się do zmiany, a więc w tym ostatnim fragmencie kolejny błąd Michała Nikiela, tak zinterpretowali to sędziowie. Za wczesne wbiegnięcie w trumnę. Tomek Andrzejewski i Marcin Malczyk opuszczają parkiet. No dużo nerwowości w grze. Sędziowie próbują to uspokoić. Siedem punktów przewagi, Marcin Kosiński trochę się uspokoił. Cztery sekundy do zakończenia. Piłka sporna, niestety. No dziwna sytuacja. Sędzia troszeczkę za wcześnie odgwizdał przewinienie, a zgodnie ze wskazaniem strzałki stwierdził, że była to piłka sporna.
koszulki oszukał Pisarczyka. Niestety 31-22, 9 punktów przewagi startu Gdynia. Bardzo niski wynik jak na rywalizację finałową. Niestety z tego kontrataku padają punkty. Nie mamy za bardzo pomysłu na tą grę. No niestety, faul Artura Doniegiewicza, nawet nie protestował, był faul, opuścił rękę i uderzył Śmigielskiego. 11 punktów przewagi startu Gdynia. Oczywiście nadal wierzymy w końcowy sukces. Borosa nie z takich opresji już wychodziła. Chodzi tylko o to, aby no mentalnie się pozbierać, bo dzisiaj prezentujemy się dużo gorzej. Na szczęście padły z tego punkty, mimo że przez moment Marcin Kosiński prawie zgubił. A dobra przewaga, 3-1. Muszą paść z tego punkty. I ja z biurka w ataku. Zbiórka w ataku Artura Doniegiewicza i 2 punkty, to była przewaga. Szkoda, że przestrzeliliśmy w pierwsze tempo. Trochę jesteśmy wybici z rytmu. No mam takie wrażenie, obserwując tą pierwszą połowę. Nie prezentujemy się tak pewnie jak w dniu wczorajszym. A chodzi o to, żeby nie pozwolić startowi uwierzyć w końcowy sukces. Oni no nakręcają się dobrymi akcjami, dobrymi ofensywnymi akcjami. Ale jeśli chodzi o sam wynik, 35-26, no robi wrażenie. Widzimy tam zabiegi masażysty Rosy Radom. Piotrek Kardaś widocznie ucierpiał w tym zderzeniu z Marcinem Malczykiem. Ale ten sam raz obrazek obserwowaliśmy w spotkaniu numer 3 w Dąbrowie Górniczej. Tam Piotrek no, też odczuwał problemy i zmęczenie całym sezonem. To jest 11 spotkanie w fazie playoff, a Piotrek Kardaś, no mam wrażenie, że odpoczywał w tych playoffach około 20 minut. Także szacunek dla niego, ale to wszystko gdzieś tam siedzi w kościach. Mamy nadzieję, że za masażysta wykona dobrą robotę i Kardaś no, będzie gotowy do gry już na trzecią odsłonę. ...35-26, minuta 10 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Zobaczymy, czym poskutkuje timeout wzięty przez trenera Mariusza Karola. Tomek Wojdyła zostawiony zupełnie niepilnowany i Marcin Kosiński. No dobrze, że sędziowie odgwizdali to przewinienie. W pierwszym fragmencie chcieli to chyba potraktować jako przywilej korzyści, tak to nazwijmy, ale to podcięcie szpyrki nas spowodowało, że Kosiński stracił piłkę i kolejna nieruchoma, kolejna nielegalna zasłona, tym razem Tomka Pisarczyka. Jakby zliczyć te wszystkie błędy, to
dużo, za dużo przewinień straciliśmy w tym elemencie. 41 sekund do końca pierwszej połowy, 35-26. No to zagranie łokciem Śmigielskiego. Zbiórka w obronie Pisarczyka. Tomek potrzebuje takich piłek, aby nabrać pewności. Dawno nie grał. Marcin Kosiński pokazuje, żeby grać dłużej. Nie spieszymy się. Niestety, tracimy tą piłkę. Ale start również popełnia błędy. Trochę ponad 4 sekundy do zakończenia pierwszej połowy, 35-26. I to musi być agresywna akcja. Być może pod kosz. Myślę, że Marcin Kosiński tym razem już nie będzie oddawał. Niestety, start miał tylko 2 sekundy. Maciej Maj. No przestrzelił, ale decyzja jak najbardziej słuszna. 35-26 po pierwszej połowie.